Wędkarstwo jest jedną z najbardziej ukochanych form rekreacji wśród wielu ludzi. Czasami podczas tego, co wydaje się być spokojną aktywnością, mogą zdarzyć się najbardziej zadziwiające i niesamowite sytuacje. I właśnie o takich historiach opowiem Wam w dzisiejszym filmie. Ostatnio zasięgi mocno spadły, dlatego proszę Cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ YouTube ucina zasięgi takim filmom. Napisz komentarz "wędkarz", a przypnę Ci serduszko. Jelenie często można spotkać w pobliżu lasów i łąk, ale twórcy tego filmu zauważyli jednego pływającego w zimnym Atlantyku. Wyobraźcie sobie ich zaskoczenie. Początkowo rybacy myśleli, że zwierzę może być zdezorientowane, co skłoniło ich do zaoferowania pomocy, ale jeleń przestraszył się i zaczął płynąć jeszcze szybciej. Wiadomo, że jelenie są dobrymi pływakami i czasami wybierają odległe, małe wyspy otoczone rzekami jako swoje miejsce zamieszkania. Pozwala im to unikać konkurencji o jedzenie i nie stać się ofiarą drapieżników. Jednak Atlantyk to nie rzeka, a jego wody są bardzo zimne. Dlaczego więc leśne zwierzę postanowiło pływać w oceanie? Faktem jest, że jelenie często trafiają do oceanu z powodu dezorientacji i podczas prób ucieczki przed drapieżnikami. W takich przypadkach z pewnością potrzebują pomocy ludzi. Jednak według autorów filmu, w tym przypadku jeleń po prostu wracał do domu na sąsiednią wyspę i nie potrzebował ratunku. W połowie listopada 2022 roku filipiński rybak znalazł dziwne metaliczne szczątki. Kiedy Straż Przybrzeżna przybyła na miejsce, byli w stanie je zidentyfikować. Okazało się, że szczątki należały do chińskiej rakiety nośnej. Pod koniec października tego roku miało miejsce wystrzelenie ciężkiej rakiety nośnej Długi Marsz 5B, której celem było umieszczenie modułu Menan na wielomodułowej stacji orbitalnej. Jednak po tym, jak rakieta weszła na orbitę, zaczęła niekontrolowany powrót do atmosfery i spadła w pobliżu wysp Busanga i Mindoro. Co ciekawe, był to czwarty orbitalny zjazd tej rakiety nośnej. W 2020 roku szczątki, które nie spaliły się w atmosferze, spadły w pobliżu osady na wybrzeżu Kości Słoniowej. Ostatni upadek szczątków na Filipinach skłonił NASA do monitorowania dalszych wystrzeleń chińskich rakiet kosmicznych, ponieważ takie incydenty stanowią zagrożenie dla ludzkiego życia. Szczątki mogły spaść bezpośrednio na jedną z wysp, co z pewnością nie obyłoby się bez ofiar. Czasami, aby złowić duże ryby, nie trzeba nawet wybierać się na ryby do zbiornika wodnego. Można je złapać bezpośrednio na drodze. Te sceny zostały nagrane w stanie Waszyngton, w rzece Skokomisz, położonej w hrabstwie Mason. Tam występuje duża liczba łososi keta, jednego z gatunków łososi. Łososie keta tarło odbywają od października do grudnia. W tym okresie ryby mogą pokonywać setki kilometrów w górę rzek. Jednak dla kety z rzeki Skokomisz podróż jest znacznie trudniejsza i bardziej niebezpieczna niż dla ich odpowiedników w innych zbiornikach wodnych. Powodem jest to, że okres tarła zbiega się z sezonem intensywnych opadów deszczu w tym regionie, co prowadzi do zalewania rzeki. W rezultacie kety trafiają na tereny suche. Ryby nadal poruszają się przez wodę, przekraczając drogi, narażając się na rozjechanie przez samochody lub złapanie. Zjawisko to występuje co roku, a mieszkańcy stanu nauczyli się jeździć ostrożnie, ale dla turystów jest to prawdziwy spektakl. Populacja tego gatunku łososia jest dość liczna w tym regionie i taka niebezpieczna podróż nie wpływa na liczebność kety. Warto zauważyć, że większość osobników tego gatunku umiera potarle, gdyż zużywają dużo energii na reprodukcję. Wydaje się, że te ujęcia zostały stworzone za pomocą grafiki komputerowej, ale w rzeczywistości można zobaczyć prawdziwe ryby. Ryby latarnie to niezwykłe ryby o fantastycznym wyglądzie, zamieszkujące tropikalne strefy oceanów świata. Zazwyczaj ich długość ciała nie przekracza 35 cm. Pomimo niewielkich rozmiarów są doskonałymi łowcami. W ciągu dnia ryby latarnie ukrywają się na głębokości, ponieważ są bardzo narażone na drapieżniki. W nocy wychodzą na polowanie i czują się całkowicie bezpieczne dzięki swojemu niezwykłemu blaskowi.
Organy znajdujące się pod oczami ryb zawierają przyjazne bakterie, które wytwarzają bioluminescencję. Mikroorganizmy emitują niebieskie światło przez całą dobę, ale jest ono widoczne tylko w nocy. Przyjemny blask przyciąga małe skorupiaki, którymi ryby latarnie się żywią, jednocześnie odstraszając drapieżniki. W związku z tym ryby te mogą swobodnie polować w nocy. Naukowcy uważają, że ryby latarnie wykorzystują swoje światło nie tylko do przyciągania ofiar i odstraszania drapieżników, ale także do komunikacji. Co ciekawe, pomimo ciągłej bioluminescencji, ryby te mogą samodzielnie włączać i wyłączać światło w zależności od sytuacji. Jeden z użytkowników sieci podzielił się niezwykłą historią, która przydarzyła się jego bratu. Według mężczyzny, jego krewny od dawna zajmował się wędkarstwem. Przez lata jego sieci łapały rzadkie zwierzęta morskie, a nawet różne cenne artefakty. Myślał, że nic nie może go już zaskoczyć, ale mylił się. Wczesnym rankiem rybak poszedł sprawdzić swoje sieci jak zwykle. Zbliżając się do sieci, zauważył dziwne światło pod wodą. Początkowo myślał, że to tylko łuski jakiejś małej ryby migoczące w promieniach wschodzącego słońca, ale po wyciągnięciu sieci zdał sobie sprawę, że to nie ryby. W jego sieciach były dziwne stworzenia, świecące jak małe latarnie. Wszystkie były martwe, ale nadal emitowały to dziwne złote światło. Rybak opowiedział o swoim znalezisku tylko swojemu bratu, który następnie podzielił się historią z innymi użytkownikami sieci. Mężczyzna stanowczo odmówił pokazania tych stworzeń innym ludziom, więc być może nigdy nie dowiemy się, czym naprawdę były. W Nowym Jorku mieszka mężczyzna imieniem Eric Osiński, który co weekend wybiera się na ryby ze swoim synem. Pewnego dnia łowił na jeziorze Champlain, licząc na bogaty połów pstrągów. Zamiast jednak smacznych ryb, w jego sieci znalazło się paskudne stworzenie. Mężczyzna zgłosił, że nieznane monstrum miało około 50 cm długości i wyglądało jak mieszanka węgorza z pijawką. Co więcej, to stworzenie miało przerażająco wielką paszczę wypełnioną wieloma zębami. Kiedy mężczyzna zamieścił zdjęcie swojego nietypowego połowu w mediach społecznościowych, wszystko stało się jasne. Okazało się, że stworzeniem, które złapał w swojej sieci, była minoga. Minogi to drapieżne zwierzęta i pasożyty, które mogą żyć w rzekach, jeziorach i morzach. Dorosłe osobniki dorastają do 48 cm długości. Minogi żywią się głównie krwią, przyczepiając swoje usta do ciała swojej ofiary. Jednak naukowcy czasem znajdują w przewodach pokarmowych minog, morskich kości, płetwy i wewnętrzne organy ryb, co świadczy o ich drapieżnej naturze. W niektórych krajach minogi są uważane za delikates, jednak mimo to nikt ich nie hoduje w zbiornikach wodnych, ponieważ są pasożytami i negatywnie wpływają na życie innych ryb. W 2006 roku filipiński rybak złapał się w gwałtowną burzę i musiał przeczekać ją w pobliżu wyspy Palawan. Gdy morze się uspokoiło, zauważył, że coś bardzo ciężkiego zaczepiło się o jego kotwicę. Mężczyzna postanowił sprawdzić, co to jest i zanurkował w wodzie. Tam odkrył gigantycznego małża, w którym znajdowała się perła o niesamowitych rozmiarach. Rybak zabrał znalezisko ze sobą i trzymał je pod swoim łóżkiem przez 10 lat. Jednak w 2016 roku w jego domu wybuchł pożar, co zmusiło go do przeprowadzki do nowego domu. Wtedy postanowił zanieść perłę do biura turystycznego. Pracownicy firmy byli zszokowani rozmiarem tego skarbu. Perła miała 66 cm długości, 30 cm szerokości i ważyła 34 kg, ustanawiając prawdziwy rekord. Obecnie perła znajduje się w mieście Puerto Princesa, gdzie każdy może ją podziwiać. Warto zaznaczyć, że według ekspertów wartość znaleziska prostego rybaka przekracza 100 milionów dolarów. Twórcom tego filmu udało się zobaczyć rybi tornado. Zgadzacie się, że wygląda to imponująco? Tysiące ryb zbierają się razem, tworząc figurę przypominającą tornado i pływają w kółko. Czasem ławica się rozciąga, a czasem zbiera się w gęstą, ogromną kulę. Ale dlaczego ryby to robią?
Pierwszym powodem jest oczywiście ochrona. Ta metoda nie tylko odstrasza drapieżniki, ale także uniemożliwia im skupienie się na jednym celu. Niektóre drapieżne stworzenia morskie zrozumiały tę strategię i znalazły swoje metody radzenia sobie z takim tornadem. Zazwyczaj płyną prosto do centrum ławicy, zmuszając ofiary do podzielenia się na mniejsze grupy. Niektóre gatunki ryb zbierają się w kuliste ławice z kolei dla polowania. Na przykład tuńczyki żółtopłetwe pływają w gęstej ławicy w pobliżu ofiary, a potem zbierają się w kule, pozostawiając ofiarę w beznadziejnej sytuacji w centrum ławicy. To niesamowite i kapryśne zachowanie jest wyrazistym przykładem inteligencji u ryb. Manaty słusznie nazywane są łagodnymi gigantami. Te zwierzęta, mimo swoich imponujących rozmiarów, są całkowicie nieagresywne. Preferują spokojne, miarowe życie i nawet lubią interakcje z ludźmi. Manaty żyją w płytkich wodach wybrzeża Atlantyku, od południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych do Brazylii, a czasami można je spotkać w dużych rzekach. Dla manatów najważniejszym warunkiem wyboru siedliska jest obfitość glonów, dlatego pasą się na płytkich wodach. W ciągu jednego dnia dorosły manat może zjeść do 30 kg glonów. Ta liczba nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę, że te zwierzęta osiągają średnio 4 metry długości i mogą ważyć ponad 550 kg. Manaty w przeważającej części prowadzą nocny tryb życia, a w ciągu dnia odpoczywają w wodzie. Mimo że nie mają naturalnych wrogów, amerykański gatunek manatów jest zagrożony. Wiele zwierząt umiera z powodu obrażeń po spotkaniach z motorówkami i po połknięciu sieci rybackich, ale większość z nich ginie przy elektrowniach wodnych przyciąganych przez ciepłą wodę. Obecnie w Stanach Zjednoczonych podejmowane są różne środki, aby chronić te spokojne zwierzęta morskie. Grupa młodych ludzi postanowiła zabawić się łowieniem ryb. Nagrywali swoją wyprawę na wideo i podczas filmowania zauważyli coś dziwnego w wodzie. Początkowo ludzie myśleli, że w pobliżu łodzi pływa duża ryba, ale potem zauważyli, że stworzenie to nie przypomina żadnego znanego mieszkańca morskiego. Potwór miał wydłużony kształt ciała, przypominający węża, a jego długość prawdopodobnie przekraczała 10 metrów. Ten film szybko stał się popularny, a użytkownicy zaczęli dzielić się swoimi spekulacjami na temat tego, co naprawdę przypadkowo pojawiło się w kadrze. Niektórzy ludzie uważali, że to stworzenie jest bardzo rzadkim kryptydem. Według nich potwór żyje na wielkich głębokościach oceanu i wynurza się tylko przed naturalnymi katastrofami. Ta wersja brzmi interesująco, ale film został nakręcony dość dawno temu, a od tego czasu nie zaobserwowano poważnych klęsk żywiołowych w tym regionie. Czasami, aby przywrócić populację określonych gatunków ryb, specjaliści angażują się w sztuczne zarybianie. Jeśli nigdy nie widzieliście, jak to się odbywa, ten film jest specjalnie dla Was. Zarybianie naturalnego zbiornika wodnego polega na sztucznym wypełnieniu go rybami, aby zwiększyć populację danego gatunku lub poprawić ekosystem zbiornika. Zazwyczaj procedura ta przeprowadzana jest w miesiącach wiosennych, gdy woda zawiera największą ilość składników odżywczych. Do zarybiania używa się zarówno narybku, jak i dorosłych osobników. W przypadkach masowego zarybiania stosowane są specjalne urządzenia, takie jak te widoczne na filmie. Ryby są umieszczane w zbiorniku na pojeździe i uwalniane do zbiornika wodnego przez rodzaj węża. Czasami do tego celu używa się samolotów i helikopterów. W naturalnych zbiornikach wodnych zarybianie przeprowadzane jest w miejscach popularnych wśród wędkarzy. Co ciekawe, metoda ta jest również szeroko stosowana w sztucznych stawach. Twórca tego filmu postanowił uchwycić na swoim smartfonie niezwykłą, a nawet zabawną sytuację podczas wędkowania. Zauważył, jak ławica karpi koi podąża za kaczką. Wyglądało to tak, jakby ptak, niczym prawdziwy lider, torował drogę swojej grupie. Ten klip zdobył dużą liczbę wyświetleń, a użytkownicy zaczęli pisać swoje przypuszczenia w komentarzach, dlaczego ryby podążały za kaczką. Niektórzy ludzie spekulowali, że karpie podążały za ptakiem, licząc na pożywienie się jego odchodami. Inni uważali, że ruchy ptaka w wodzie wzburzały odżywcze mikroelementy z dna. Jednak większość użytkowników uważała,
że to wszystko z powodu charakterystycznych cech tych ryb. Karpie koi zawsze starają się trzymać w grupie i nigdy nie żyją samotnie. Nie jest to rzadkością, że podążają za większymi mieszkańcami rzek, których biorą za swoich krewniaków. Możliwe, że w przypadku kaczki ławica demonstrowała właśnie takie zachowanie. Ten film wydaje się całkiem zwyczajny. Na nagraniu widzimy ludzi niosących na brzeg dużą martwą rybę lub delfina, ale niektórzy użytkownicy twierdzą, że film został przycięty i na oryginalnym nagraniu wyraźnie widać, że to nie zwierzę morskie, ale prawdziwa syrena. Według nich jeden z rybaków przypadkowo zobaczył ogromny ogon wynurzający się z wody. Kiedy próbował przetransportować swoje znalezisko na brzeg, był w szoku. Mężczyzna zobaczył, że to stworzenie na pewno nie jest rybą, ponieważ jego górna część miała kształt ludzki. Co ciekawe, oryginalny film rzeczywiście zniknął z internetu i teraz możemy zobaczyć tylko zredagowaną wersję. Ale dlaczego ktoś miałby zmieniać nagranie, jeśli to była tylko zwykła ryba? Ten rybak znalazł ośmiornicę w swoich sieciach. Postanowił nie wypuszczać jej od razu i obserwować jej zachowanie. Mówi się, że ośmiornice posiadają wielką inteligencję, dlatego mężczyzna pomyślał, że warto to przetestować. Postanowił nagrać wszystko na wideo. Jak widać, ośmiornica od razu skierowała się w stronę burty łodzi, a następnie znalazła małą szczelinę i zdołała się przez nią przecisnąć, wracając na wolność. Ten okaz nie tylko wykazał swoją inteligencję, ale również elastyczność. Elastyczność to kolejna przydatna umiejętność ośmiornic, pomagająca im przetrwać. Ich bezkostne ciało może wyginać się w dowolnym kierunku, pozwalając im łatwo przesuwać się między różnymi powierzchniami, by uciec przed drapieżnikami. Jeśli to nie wystarczy, ośmiornice mogą zmieniać kolor, aby wtopić się w otoczenie i wypuszczać chmury atramentu. W ten sposób te zwierzęta mogą pochwalić się szerokim arsenałem narzędzi do przetrwania i polowania. Czasami wędkarzom udaje się nie tylko złapać ryby, ale także znaleźć unikalne przedmioty. Amatorski wędkarz z Virginii, Gregory D'Alessio, w pobliżu Wysp Salomona, odkrył szklaną butelkę z ręcznie napisanymi notatkami. Mężczyzna podzielił się swoim znaleziskiem z użytkownikami Reddita. W swoim poście wspomniał, że pasjonuje się wędkarstwem i często odwiedza okolice Wysp Salomona. Co więcej, Gregory stara się sprzątać wszelkie śmieci, które zauważy w wodzie lub na brzegu. Tego dnia był bardzo rozczarowany brakiem połowu i złamaną wędką. Na koniec swojej wyprawy, jak zwykle, postanowił pozbierać śmieci i zauważył dużą butelkę. Na początku Gregory myślał, że jest wypełniona niedopałkami papierosów, ale po bliższym przyjrzeniu się zobaczył wiele notatek napisanych długopisem oraz fotografie nieznanej osoby. Wtedy rybak postanowił wydobyć zawartość. Okazało się, że butelka zawierała ciepłe słowa skierowane do 82-letniej kobiety imieniem Emma Jean Ennis z Maryland, która zmarła w 2021 roku. Notatki zostały pozostawione przez jej prawnuczkę, która głęboko opłakiwała jej śmierć. To odkrycie poruszyło Gregoriego i pomogło mu uporać się z gniewem po nieudanej wyprawie na ryby. W 2010 roku Amerykanka o imieniu Coral Amai płynęła pontonem po rzece Colorado. Niestety, podczas tej przygody jej cyfrowy aparat wpadł do wody. Sytuacja ta bardzo zmartwiła kobietę, ponieważ wraz z aparatem straciła wiele zdjęć, które były dla niej cenne. Dzień przed incydentem jej przyjaciółka miała ślub, a Coral zrobiła mnóstwo zdjęć z tego ważnego wydarzenia. Co więcej, przechowywała na aparacie fotografie ze wszystkich swoich podróży. Początkowo Coral próbowała sama odnaleźć aparat w wodzie, ale potem zdała sobie sprawę, że to bezcelowe i pogodziła się z utratą. Wyobraźcie sobie jej zaskoczenie, gdy 13 lat później rybak o imieniu Spencer Gaynor skontaktował się z nią, by poinformować, że znalazł aparat na dnie rzeki. Kiedy przyniósł go do domu, wyjął kartę pamięci i ją wysuszył. Niesamowite, ale nawet po 13 latach pod wodą karta nie była uszkodzona. Spencer znalazł zdjęcia właścicielki aparatu wśród fotografii i odnalazł ją na Facebooku. Ta historia jest naprawdę zadziwiająca i niesamowita, dowodząc, że cuda naprawdę się zdarzają. W
pustyni arabskiej ludzie byli świadkami niezwykłego zjawiska. Pośród piasków zaczęła płynąć rzeka, wypełniona niewiarygodną ilością ryb. Oczywiście nie wyglądało to jak tarło, a ryby wydawały się zbyt małe, ale co zatem skłoniło je do opuszczenia swojego zbiornika wodnego i znalezienia się na środku pustyni? Niektórzy użytkownicy spekulowali, że w pobliżu miejsca zdarzenia utworzyło się jezioro i z powodu silnych wiatrów nowe brzegi zostały zniszczone, powodując przepływ wody przez piaski wraz z mieszkańcami zbiornika wodnego. Jednak nie jest jasne, jak tak małe jezioro mogło zawierać tyle ryb. Inni użytkownicy uważali, że z powodu intensywnego upału zbiornik wodny wysechł i ryby zaczęły szukać nowego domu, ale ta teoria jest trudna do uwierzenia. Jednak sugestia, że ryby znalazły się na pustyni po wypadnięciu z ciężarówki, brzmi całkiem prawdopodobnie. Bez względu na to, skąd te ryby się wzięły, na piaskach wyglądało to bardzo niezwykle i wręcz spektakularnie. W wielu zbiornikach wodnych w Stanach Zjednoczonych występuje niezwykła ryba, znana z wyskakiwania z wody, to azjatycki karp. Ten gatunek jest dość duży, a dorosłe osobniki osiągają ponad metr długości i ważą około 45 kg. Azjatyckie karpie są bardzo żarłoczne, potrzebując do spożycia około 20 kg pokarmu dziennie. Dodatkowo ten gatunek jest niezwykle płodny, a pojedyncza samica składa średnio 2 miliony jaj. Azjatyckie karpie są uważane za bardzo szkodliwe z powodu swojej żarłoczności, ponieważ mogą całkowicie pozbawić innych mieszkańców zbiornika wodnego pożywienia. Z tego powodu prowadzona jest prawdziwa walka z karpiami, a kilka projektów zostało opracowanych, aby budować zapory ograniczające rozprzestrzenianie się ryb. Jednak do dziś populacja azjatyckich karpi w Stanach Zjednoczonych wciąż rośnie. Na przykład rzeka Illinois jest nimi pełna. Turyści i lokalni wędkarze często widzą karpie wyskakujące z wody. Może się wydawać, że nie ma problemu, jeśli ryba sama wskakuje do łodzi, ale będąc w epicentrum takich skoków, ludzie często doznają obrażeń. Znane są przypadki, w których skaczące azjatyckie karpie wybijały zęby, łamały żebra i nosy. Zgódźcie się, że nie ma w tym wiele przyjemności. Poza tym karpie odstraszają inne ryby rzeczne, utrudniając wędkowanie. Twórcy tego filmu podzielili się ze swoimi subskrybentami nietypowym incydentem, który miał miejsce podczas ich wyprawy na ryby. Jak widać, ryba rora przyczepiła się do pleców jednego z mężczyzn. Rora to niezwykły gatunek ryb morskich, spotykany w ciepłych wodach na całym świecie. Rora są również znane jako ryby przylgi, ze względu na swoją niezwykłą zdolność do mocnego przyczepiania się do innych morskich mieszkańców. Zazwyczaj przyczepiają się do rekinów, żółwi i płaszczek. Ta unikalna cecha rory wynika z jej płaskiego, okrągłego kształtu ciała, z wysoce rozwiniętą przednią częścią płetwy piersiowej oraz obecności płetwy grzbietowej. Ta symbiotyczna relacja między rorą a morskimi drapieżnikami pomaga jej bezpiecznie się poruszać, a w zamian ryba oczyszcza skórę swoich gospodarzy z pasożytów i resztek jedzenia. Rora przyczepia się tak mocno, że żadna siła wody nie jest w stanie jej oderwać. Osiąga to dzięki samoregulującym się mięśniom, które pozwalają jej kontrolować siłę uchwytu. Rora jest ciekawym przykładem symbiozy w ekosystemie morskim. Ale dlaczego ryba w tym filmie przyczepiła się do człowieka? Być może po prostu pomyliła go z morskim mieszkańcem albo chciała doświadczyć życia na lądzie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy popełniamy głupie błędy. Oczywiście po tym, co się stało, zastanawiamy się, jak mogliśmy o tym zapomnieć i postąpić tak nierozsądnie, ale niestety nie da się cofnąć czasu. Oglądając ten film, niemożliwe jest pomyśleć, że coś mogło pójść źle, chociaż najbardziej bystrzy mogli już zgadnąć, jak to się skończy. Wędkarze często lubią robić zdjęcia ze swoimi zdobyczami. Myślę, że widzieliście wiele takich zdjęć w internecie, a ten mężczyzna postanowił zrobić imponujące selfie. Po zrobieniu kilku zdjęć z złapaną rybą, postanowił ją wypuścić z powrotem na wolność, ale zamiast ryby wrzucił do wody swój telefon. Spójrzcie na niego, nawet nie zdał sobie sprawy, co się stało od razu. No cóż, teraz nie będzie mógł opublikować swoich selfie i będzie bardziej ostrożny następnym razem.
Ten nurek zdołał uchwycić być może jedno z najdziwniejszych stworzeń w dzisiejszym zestawieniu. Podczas nurkowania w Oceanie Spokojnym spodziewał się zobaczyć piękno podwodnego świata, kolorowe ryby, koralowce, a nawet drapieżniki. Zamiast tego natknął się na stworzenie o ciele człowieka i ogonie ryby, bardzo przypominające syrenę. Na szczęście, gdy to się stało, jego kamera była włączona, bo inaczej nikt z jego kręgu znajomych nie uwierzyłby, że to się wydarzyło. Syreny lub undyny to postacie mitologiczne wielu kultur i ludów. Według legend te stworzenia zamieszkują morza, oceany, rzeki, jeziora, a nawet bagna. W starożytności niektóre ludy przedstawiały syreny jako złe duchy, ale z czasem zaczęto je przedstawiać jako piękne, młode kobiety z rybim ogonem zamiast bioder i nóg. W mitologii te stworzenia starały się uwieść mężczyzn, by ostatecznie stracić ogon i stać się zwykłym człowiekiem. Oczywiście do dziś nie ma niepodważalnych dowodów na istnienie syren, ale jest wiele opowieści o spotkaniach z nimi. Co ciekawe, nawet Krzysztof Kolumb w 1493 roku zapisał w swoim dzienniku, że u wybrzeży Afryki widział na własne oczy trzy dziewczyny z rybimi ogonami, które wynurzyły się nad powierzchnię morza. Kto wie, może autor tego filmu, podobnie jak Kolumb, miał szczęście spotkać te mityczne stworzenia –